Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, witam bardzo serdecznie Państwa na kolejnym wykładzie organizowanym wspólnie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wraz z miastem Gdańsk. Bardzo mi miło Państwa przywitać oraz przedstawić profesora Aleksieja Millera z Moskwy i Budapesztu. I kilka słów o naszym prelegencie, a potem o temacie jego również wystąpienia. Z Aleksiejem Millerem znam się 20 lat. Mamy do czynienia z całą pewnością z jednym z najwybitniejszych rosyjskich historyków. Rosyjscy historycy można ich podzielić na dwie grupy. Jedna wybitnych rosyjskich historyków grupa ogranicza swoją wybitność do języka rosyjskiego. Więc aby zapoznać się z ich badaniami, trzeba koniecznie jednak zagłębić się w kulturę rosyjską. Jest znacznie mniej liczna grupa wybitnych rosyjskich historyków, którzy swoją klasę wykazują i potrafią udowodnić również w sporze, w relacji, w interakcji z historiografią światową. I proszę Państwa, dzisiaj mamy szczególną przyjemność gościć przedstawiciela tej drugiej grupy wybitnych historyków. Aleksiej Miller jest z całą pewnością jednym z najwybitniejszych specjalistów klasy światowej, jeżeli chodzi o kwestie narodowościowe, tożsamościowe, w całym obszarze byłego Imperium Rosyjskiego. Nie przez przypadek zajmował się relacjami polsko-rosyjskimi, ukraińsko-rosyjskimi. Napisał świetną książkę o początkach ukraińskiego ruchu narodowego, tak można by było powiedzieć, czy ukraińskiego nacjonalizmu, którą będziemy tłumaczyć na język polski. I przy okazji jest jednocześnie świetnym mówcą, czy świetnym uczestnikiem publicznych dyskusji. Dlaczego? Ponieważ w jego naturze leży, o ile zawsze, kiedy go słucham, spotykam od tych kilkudziesięciu lat, w jego naturze leży zawsze dążenie do zaciekawienia publiczności, zaintrygowania jej, a czasami nawet zirytowania. Irytuje publiczność wszędzie, gdzie się pojawi. Irytuje publiczność w Moskwie, irytuje publiczność w Budapeszcie, irytuje oczywiście publiczność w Polsce. Ale właśnie dlatego jest zazwyczaj niezwykle inspirującym intelektualistą i bardzo się cieszę, że możemy go dzisiaj w Gdańsku gościć i będziemy mieli możliwość zderzenia się z jego poglądami. Myślę, że takie zderzenie nam zapewni. Temat, który mu zaproponowałem, zapraszając go do Gdańska, a był w Gdańsku w 1989 roku ostatni raz, czyli dość dawno. Więc z tego powodu łatwo mi było go przekonać, że w Gdańsku jednak warto przyjechać. Po 1989 roku coś się zmieniło, to jest warto to miasto zobaczyć. Ale także myślałem głównie o tej jego pracy naukowej związanej z badaniami początków ukraińskiej myśli narodowej, która rozwijała się na przełomie XVIII i XIX wieku w zasadzie. Oczywiście w silnej interakcji z polską myślą polityczną, z rosyjską myślą polityczną, z rosyjską myślą państwową, czy też z rosyjską myślą imperialną.
No tak się stało, że wydarzenia współczesne nakładają, nałożyły na ten temat, który zaproponowałem wiele miesięcy temu, nowy kontekst. I myślę, że tym bardziej ciekawie będzie posłuchać Aloszy Millera opowiadającego o sprawach głęboko zakorzenionych w historii, a również z uwzględnieniem tego współczesnego kontekstu. Jestem przekonany, że ta inna niż nasza rosyjska perspektywa, jednocześnie bardzo uczciwa intelektualnie, Państwa zainteresuje. Alosza, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję, żeście przyszli. Piątek wieczór. Szczerze mówiąc, nie będę dzisiaj w ogóle dotykał historii, będę mówił o wydarzeniach bieżących, bo rozwijają się dramatycznie. Rozczaruję dyrektora Dębskiego. Postaram się jak najmniej prowokować dzisiaj publiczność z bardzo prostego powodu. Bo ja ostatnie 2 miesiące spędziłem w Budapeszcie i no jakoś jestem trochę oderwany od kontekstu moskiewskiego. Ludzie mi stąd piszą, że tam są straszne emocje i tak dalej. A przyjechałem tutaj, odbyłem kilka takich prywatnych rozmów i doszedłem do wniosku, że chyba najlepsze miejsce, żeby śledzić te wydarzenia w Ukrainie, na Ukrainie i wokół Ukrainy, to jest Budapeszt, bo w Polsce też emocje latają wysoko, a mnie chodzi w tej sytuacji o pewne zrozumienie, więc postaram się mówić o poważnych sprawach poważnie. Podejrzewam, że przynajmniej ktoś z publiczności, idąc na ten wykład, zadawał sobie pytanie, ciekawe, co ten facet będzie robił. Będzie bronił aneksji Krymu, czy będzie potępiał tą aneksję Krymu. Nie będę bronił, bo Putin mnie za to nie płaci. Nie będę potępiał, bo tutaj w Polsce macie tłum ludzi, od dziennikarzy poczynając i na ministrach kończąc, którzy świetnie potępiają. Na dodatek uważam, że to wydarzenie jest tylko fragmentem większej i bardzo skomplikowanej całości. A o tej całości będę mówił, zacznę, no gdzieś powiedzmy najdłużej 40 minut. Zacznę od omówienia pewnych wydarzeń, pewnych elementów sytuacji na Ukrainie, które moim zdaniem nie są w sposób odpowiedni przedstawiane polskiej publiczności. Chodzi mi nie o to, że ja wiem, jak tam jest. Ja wiem, że tam jest coś takiego, o czym w Polsce za mało pisze się. Więc potem przejdę do szerszego kontekstu. Ten temat Ukraina między Rosją a Unią Europejską był sformułowany 2,5 miesiąca temu. Wtedy jeszcze myślałem, że będę mówił głównie o tym, jakie złe skutki mogą nastąpić w pewnych
scenariuszach rozwoju wydarzeń. Znaczna część tego, co w tym momencie widziałem jako niebezpieczeństwo, już się stało. Z tym, że sporo rzeczy nieprzyjemnych, które jeszcze mogą stać, są przed nami. A więc rozmawiamy o poważnych sprawach. Zacznijmy od tych map. Pokażę Państwu trzy mapy. A ta mapa pochodzi z Espresso TV. To jest taki kanał telewizyjny, internetowy, który był takim ramieniem informacyjnym i propagandowym Majdanu. Ta mapa musi być znana tym, którzy śledzą wydarzenia na Ukrainie. Żółty to te regiony, w których budynki administracji zostały przyjęte przez Majdan. Czerwony i różowy to regiony, w których była próba zajęcia tych budynków, a szary to ta część kraju, w której tych prób nie było. Ale najciekawsze tu jest to, co jest napisane na tej mapie. Popatrzmy. Więc szary to jest partia regionów, a różowy masowe protesty, czerwony próba zajęcia, a żółte to jest naród. Więc po jednej stronie naród, a po drugiej jakaś partia regionów. I można widzieć, w jakich proporcjach istnieje naród i partia regionów w ujęciu właśnie Espresso TV. Teraz druga mapa. To jest mapa tragiczna. Na tej mapie możemy zobaczyć, skąd pochodzą ludzie, którzy zginęli na Majdanie. A ukraińskie flagi to dla tych, którzy zginęli ze strony Majdanu, a te takie znaczki okrągłe to dla berkutowców. I z tego widać, że ze wschodu albo południa Ukrainy na Majdanie zginęło ile? Czech. A przeważnie z centrum i z zachodu widać, że ze Lwowa najwięcej. To trochę podważa narratyw Majdanu oficjalny, w którym było ciągle twierdzono, że tu są ludzie ze wszystkich regionów. Bo snajperzy, strzelając z odległości 500 metrów, chyba nie pytali, z którego regionu pan pochodzi przed tym, jak wsadzić mu kulę w głowę czy w serce. I teraz trzecia mapa. To jest mapa, którą zapożyczyłem ze Szpigla. Na tej mapie widać, gdzie mieszka na Ukrainie, gdzie mieszkają na Ukrainie Rosjanie. Ten brunatny kolor to regiony, w których Rosjan jest powyżej 24%. Z tym, że na Krymie to będzie około 60% i tak dalej. Ten świetlejszy, taki żółty, to jest do 24, a szary to jest poniżej 12%. A na podstawie tych trzech map, muszę Państwu upewnić różnych innych badań, możemy stwierdzić jedną bardzo istotną rzecz, że
Na Ukrainie mieszkają 3 wielkie społeczności. Nie 2, 3. A jedna społeczność, powrócimy tu, to jest w rozumieniu tych ludzi naród, a to są zachodni Ukraińcy, a którzy uważają, że na wschodzie krainy mieszkają ludzie, którzy muszą być poddani pewnym zabiegom edukacyjnym, żeby stworzyć z nich tych normalnych, prawdziwych Ukraińców. A druga społeczność to Rosjanie, która wynosi w całej Ukrainie 8 milionów ludzi, z tym, że w poprzednim spisie ludności było 12. A to jest istotne, bo co się stało z tymi 4 milionami? Oni nie wyjechali do Rosji, oni po prostu zmienili narodowość. Pochodzą z rodzin mieszanych i dla nich jest to do wyboru. Pamiętamy takiego Breżniewa, który kiedy był sekretarzem w Dniepropetrowsku, był Ukraińcem, a jak przeniósł się do Moskwy, stał Rosjaninem. Nic nie szkodzi. Więc i trzecia społeczność to są Ukraińcy wschodni. I w czasie rozwoju tych wydarzeń, o których mówimy, podczas Majdanu, można powiedzieć, że Zachód jest po stronie Majdanu, a społeczność rosyjska, oczywiście są wyjątki, ale w przeważającej większości, patrzy na Majdan negatywnie, a ta społeczność wschodnia ukraińska patrzy na Majdan i na wszystkie te wydarzenia niezdecydowanie. Są podzielenie, są niezdecydowani. A co ich łączy, wszystkich tych ludzi? Jedna rzecz, niechęć do Janukowicza. W porządku, ale z tego naród nie utworzysz. A teraz przejdziemy do kolejnych obrazków. Co ja chcę teraz pokazać? Ja chcę pokazać pewne obrazki z Majdanu i okolic, a których chyba nie widzieliście, jeżeli przeglądacie prasę polską. A zapożyczyłem te obrazki ze stron internetowych, które są popularne na wschodzie Ukrainy. No lecimy. To jest Kreśacik, to grupa aktywistów Majdanu, prawy sektor, bije milicjanta, który jest bez broni i on szedł po prostu steczką po ulicy, bo mamy jeszcze film, widać, że facet nie jest z Berkutu czy coś takiego. Tu seria zdjęć, które pokazują człowieka, którego oni uznali za tak zwanego tituszkę, to znaczy stronnika Janukowicza. I to też Kreśacik, oni go biją, zmuszają go klęczyć i coś czytać z Pisma Świętego. A to dwa inne faceci, i chyba jest ich więcej, których też złowiono i napisano im na czele rab, co znaczy niewolnik. A tych złowiono i podejrzewają, że oni są złodzieje, coś skradli, więc napisano im złodziej na obie. Też zmuszają klęczyć się i coś tam mówić. To jest Majdan. A jeżeli ktoś nie poznał człowieka na tym plakacie w centrum, to powiększę to. To jest Stepan Bandera. Dlaczego zwracam na to uwagę? Z dwóch powodów na to wszystko. Powód pierwszy –
To jest ten obraz Majdanu, który widzieli ludzie na wschodzie Ukrainy. A jest, do tego jeszcze powrócimy. Jest jeszcze jedna sprawa, bardzo istotna. A kilka moich przeze mnie bardzo cenionych kolegów, którzy też zajmują się Ukrainą, między innymi ludzi, których na pewno część z Państwa przynajmniej zna, jak Tim Snyder, jego książkę Bloodlands, jak to się przetłumaczono na polski? Krwawe ziemie. Zrobiło wielką karierę ostatnio. Oni wydrukowali taki list, w którym napisali w lutym tego roku, że propaganda putinowska wyolbrzymia rolę prawych radykalów na Majdanie, że to jest tylko mały fragment i że zdając sobie sprawę, że to jest problem, my musimy zaprotestować przeciwko przedstawianiu prawych radykalów na Majdanie jako znaczącego aktora w tym procesie. O. Problem polega na tym, że Tim Snyder w lutym 2010 roku, to znaczy 4 lata temu, wydrukował w New York Review of Books blog, który nazywał się The Fascist Hero on the Streets of Kiev. To znaczy bohater faszystowski na ulicach Kijowa. Chodziło mu o marsz zwolenników partii, która w tym momencie jeszcze chyba nazywała się Partia Narodowo-Socjalna, a teraz nazywa się Partia Swoboda. A ku czci Dnia Narodzin Bandery. Uczestniczyło w tym marszu mniej więcej 1000 ludzi wtedy. I on był bardzo tym zaniepokojony. Teraz, 4 lata po tym, on pisze o tym, że nie trzeba wyolbrzymiać znaczenia tego czynnika. No to popatrzmy. To jest jakby sztab Majdanu i tu mamy portret Bandery. Tu jest napisane sztab rewolucji, a tu jest napisane Banderstadt. Właśnie facet wiesza ten napis u drzwi. Potem zmienili portret i pojawił się Szewczenko, ale Banderstadt pozostał. A portret przeniesiono do wnętrza, do hali głównej. Proszę zwrócić uwagę na kolumnę po lewej stronie. Kolumna, na niej jest napisane miasto należy nacjonalistom. A tu są flagi swobody. To jest inny portret Bandery, również w tej sali. Tu odbywa się pierwsze rewolucyjne wesele na Majdanie. To jest screenshot z telewizji. I teraz tak. Moim zdaniem profesor uniwersytetu odróżnia się od dziennikarza tym, że potrafi dumać dwie myśli jednocześnie. To znaczy, to, że propaganda rosyjska wykorzystuje ten wątek prawego radykalizmu na Majdanie, nie ulega żadnej wątpliwości. A czy to oznacza, że musimy bagatelizować ten problem? Bo jeżeli przemarsz 1000 ludzi niepokoił Snydera w 2010 roku, to
Planowany marsz 1 stycznia 2014 roku bardzo niepokoił liderów opozycji. I oni występowali bardzo aktywnie, publicznie. Zwracali się do Tjagniboka, lidera Partii Swoboda, żeby on ten marsz odwołał. Tjagnibok nie odwołał tego marszu. A to jest obrazek tego, jak wygląda prawy radykalizm w przedstawieniu Majdanu. Love is to make revolution together. Z flagą banderowską i bronią w ręku. Możemy oczywiście pozostać w ramach tego obrazku, ale lepiej patrzeć na zdjęcia. To jest, jak wyglądał podnoże pomnika Szewczenki w lecie 14 roku. Tu mamy Szuchiewicza, Banderę i Stecko. A to jest marsz 1 stycznia 14 roku. Uczestniczyło w nim 15 tysięcy ludzi, Fakielcug. I tu mamy bliżej. Wracamy na początek. Więc zignorował prośby swoich partnerów koalicji. A teraz tak, jak to sytuacja wygląda po wygnaniu Janukowicza? Mamy 5 ministrów swobody w rządzie. Mamy Parubija, który jest deputowanym Baćkiewszczyny, ale zakładał tą organizację, która nazywa się Prawy Sektor w latach 90. jako sekretarza Rady Bezpieczeństwa, to znaczy kontrolującego cały blok silowy, a reprezentant swobody jest prokuratorem generalnym Ukrainy. I jeżeli wtedy, jak mamy taką sytuację, ktoś mi chce powiedzieć, że prawy radykalizm jest małym fragmentem tego ruchu, to ja niestety będę musiał zwątpić w jego zdolnościach intelektualnych. Po prostu ci antyradykalnie nastawieni liderzy opozycji w pewnym momencie znaleźli się jako biegnące za lokomotywą. I oni po prostu musieli przyjąć reguły gry nawiązane przez prawe skrzydło. A przypomnę, że 21 była podpisana ta umowa za pośrednictwem między innymi ministra spraw zagranicznych Polski, pana Sikorskiego. I ta umowa została odrzucona właśnie po tym, jak jeden z liderów prawego sektora wdrapał się na mównicę i powiedział, że nie, to nie gra. Umowa działała przez kilka godzin. No i teraz powróćmy się na wschód Ukrainy. A ten wschód, ta wspólnota wschodnich Ukraińców odróżniała się od Rosjan tym, że zawsze w ciągu tych 20 lat, że mimo to, że może taka umiarkowana ukrainizacja, która odbywała się w kraju, stwarzała dla nich pewne nieprzyjemności, oni gotowi byli to przyjąć. A przekręcił śrubę Juszczenko, dla którego, który właśnie zrobił Banderę i Szuchiewicza bohaterami Ukrainy i tak dalej. A
I właśnie jako reakcję Janukowicz wygrywa wybory. I wschód Ukrainy odbierał Janukowicza jako takiego garanta tego, że więcej nie będzie takiej agresywnej ukrainizacji i natarcia na wschód ze strony zachodu kraju. Nie ma Janukowicza po 21. Partia regionów prawie też znika w tej swojej roli, w której ona była. I wtedy okazuje się, że ta społeczność jest bardzo podzielona w stosunku do tego, co się dzieje. Bo jedna część identyfikowała się z Majdanem, tylko z tym demokratycznym skrzydłem Majdanu. A druga część, niewielka, identyfikowała się właśnie z Majdanem, który jest prawicowo-radykalny. Jakaś część zachowywała się no tak, jak normalnie zachowują się ludzie w czasach rewolucyjnych. Próbowała siedzieć cicho, tak żeby ich nie było widać. Ale dosyć znacząca część tej społeczności odbierała jako bohaterów, którzy zginęli, nie tych oznaczonych flagami ukraińskimi, ale tych oznaczonych tymi krążkami. A oni zaczęli reagować agresywnie. Wczoraj w Doniecku były starcia, a jeden człowiek zginął. A przewaga liczebna była po stronie tych prorosyjsko nastawionych. A jeżeli popatrzeć na to, co oni robili wobec tych proukraińsko nastawionych demonstrantów, to była absolutna powtórka z tych obrazków, które pokazałem. To jest wzajemna radykalizacja. A jeden z moich korespondentów przypomniał mi taki rosyjski wierszyk dla dzieci. Jak każdy wierszyk dla dzieci dobry jest mądrzejszy od wierszy dla dorosłych. Brzmi w ten sposób. Wolki od spuga skuszyli drug druga. Wilki od przerażenia pożarli się nawzajem. Więc nie od tego, że chciało im się jeść. Nie od tego, że mieli różne poglądy ideologiczne. Tylko od przerażenia. A to wzajemne przerażenie istnieje i jest bardzo silne. A część tych ludzi, którzy są bardzo agresywnie nastawione wobec Majdanu, oni wcale nie chcą, żeby Putin przyszedł im z pomocą. Albo przynajmniej wcale nie chcą do Rosji. Ale oni nie chcą zwycięskich rządów Majdanu. Bo Majdan w ciągu dwóch dni po zwycięstwie potwierdził wszystkie najgorsze oczekiwania wschodu kraju. A zwrócę Państwu uwagę na to, że w historii Ukrainy nie było ani jednego rządu, w którym jednocześnie byliby przedstawiciele wschodu i zachodu kraju. Albo zachód jest zwycięzcą, albo wschód jest zwycięzcą. Idea, że można podzielić i zrobić jakieś koalicyjne coś, może gdzieś było, ale nigdy nie było realizowane. W obecnym rządzie
Nie ma ani jednego przedstawiciela wschodu Ukrainy, oprócz Arsena Awakowa, który jest przez antymajdanowo nastawionych ludzi chyba najbardziej znienawidzonym członkiem tego rządu. A na drugi dzień urzędowania w nowych warunkach ta rada ogłosiła, że skasuje ustawę o językach. I prezes Rady Turczynow to podpisał. Po reakcji, która nastąpiła, i to było nieuniknione, a pełniący obowiązki prezydenta krainy Turczynow, to znaczy ten sam Turczynow, powiedział, że tą ustawę zawetuje. To jest takie rozdwojenie myśli. Ta sytuacja, która powstała, stworzyła właśnie pole dla interwencji politycznej Rosji na Ukrainie. W tym wymiarze, w którym ta interwencja nastąpiła po lutym. A jeszcze nikt nie przegrał pieniędzy, jeżeli stawił na Putina jako na twardego faceta. A tu niestety ta reguła zadziałała. To jest dosyć długa historia, bo zacznijmy od listopada. A kiedy była rozmowa o asocjacji, w pewnym momencie Janukowicz razem z Moskwą zaproponowali, żeby to było omawiane w trójkę, bo interesy Rosji też się liczą. Odpowiedź Unii Europejskiej była: nie, dziękujemy, to jest sprawa między Unią a Ukrainą. Pan Putin zarządził blokadę ekonomiczną Ukrainy, żeby po prostu zademonstrować, że on niestety też ma coś do powiedzenia w tej sprawie. I takie reakcje destrukcyjne, takie reakcje na podwyższenie gry są dla niego bardzo typowe. W tym momencie, kiedy trzech ministrów Unii przyjechało do Kijowa, miałam bardzo złe przeczucia. A z bardzo prostego powodu, że oni mogli coś negocjować, ale u nich nie było instrumentu, żeby wcielać to, o czym się umówili, w życie. I najgorsze moje oczekiwania natychmiast zostało zrealizowane. Bo o co chodziło? W tej umowie było trzy istotne elementy. Janukowicz siedzi do końca roku, póki nie przygotowują się wybory. A wchodzi nowa, stara konstytucja i tworzy się rząd jedności narodowej, który ma włączyć przedstawicieli wszystkich partii przedstawionych w parlamencie ukraińskim. No, wiemy, że to nie spracowało. I od tego momentu Putin zaczyna grać bardzo ostro. Kiedy ja to wszystko mówię, wcale nie chcę, i to powiedziałem od początku, jakby bronić Putina i bronić jego racji i bronić jego polityki. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tej chwili
My jesteśmy w sytuacji, kiedy sporo mleka zostało już rozlane, a ten wyraz użył pan Steinmeier, kiedy go zapytano, no i jak z tą umową? Zwracam uwagę na pewną różnicę. Kiedy Sikorskiego pytano o tym, jak on się czuje w sprawie tej umowy, pan minister powiedział, że on wcale niczego nie gwarantował, a po prostu jako świadek podpisał tam na marginesie. W odróżnieniu od Steinmeiera, który przyznał się, że po prostu no, wpadka. A na czym polega ta różnica? O co chodzi tutaj? Steinmeier do tej pory, do dzisiaj, potrafi rozmawiać z Moskwą. Niestety Sikorski już nie. A w moim rozumieniu tu nastąpiła pewna dyskredytacja w oczach tych ludzi, którzy siedzą w Moskwie. I teraz mamy sytuację, która ma kilka możliwych scenariuszy rozwoju. Zły i bardzo zły. A jaki jest zły scenariusz? Zły scenariusz jest taki, że za tydzień nastąpi aneksja Krymu przez Rosję, a nastąpią sankcje, ale, no, że tak powiem, umiarkowane. To się będzie wrzało przez jakiś czas, a potem powolutku zacznie wracać do normy. A jest drugi scenariusz, w którym sankcje pójdą daleko, bardzo daleko. Wcale tego nie wykluczam. I wtedy nastąpią kilka bardzo nieprzyjemnych rzeczy. A w tej chwili, jak ja to rozumiem, nie pytałem o to pana Putina, nie ma zamiaru wchodzić wojskiem na wschód Ukrainy. Będzie grał o to, żeby utworzyć tam jakąś siłę polityczną, która będzie domagała się federalizacji kraju. Jeżeli ta sytuacja konfrontacji będzie bardzo ostra, to najgorsza rzecz z mojego punktu widzenia, bo ja się troszczę o Rosję, będzie taka, że w Rosji to, co zawsze było zagrożeniem, a do niedawna nie było eksploatowane w tym dyskursie władz. To znaczy idea podzielonego narodu i idea, że tych Rosjan poza granicami kraju trzeba koniecznie ratować, zacznie być dominująca. Ja bym bardzo chciał, żeby taki rozwój wydarzeń nie nastąpił. A co będzie? I gdzie musimy szukać wyjścia? Dlatego, żeby zrozumieć to, trzeba popatrzeć, dlaczego tak się stało, dlaczego jest aż tak źle. Jest aż tak źle, bo przez dosyć długi okres wielkie gracze, to znaczy Unia, Stany Zjednoczone i Rosja, uważali, że grają o Ukrainę
według reguł gry z sumą zerową. I to, co się stało, jest wynikiem właśnie takiego zachowania. Czy Putin i Rosja są winni tego, co się stało? Jak najbardziej. Jest bardzo wygodnie intelektualnie powiedzieć, że i kropka, i tylko oni są winni. Bo przecież naród powiedział swoje na Majdanie. Naród jest żółty, reszta jest szara, jest partia regionów. To wszystko o demokrację, to wszystko o prawa międzynarodowe, które, przypomnę, wyglądają na razie bardzo tak chwiejnie w wyniku pewnych również działań nie Rosji w ciągu ostatnich lat. Jeżeli rozmawiam o tym w Gdańsku, to bardzo wygodnie jest powiedzieć, Putin jest winien. Muszę powiedzieć, że nie tylko Putin jest winien. W swoich nieszczęściach jest winna również Ukraina i jak najbardziej. I winni są aktorzy, których nazywamy Zachód. Tak potocznie. Jeżeli tylko każda strona przeanalizuje swoje pomyłki i swoje posunięcia kontrproduktywne, wtedy możemy znaleźć wyjście. Dyskurs, w którym wszyscy wiedzą, że Putina trzeba powstrzymać tak, jak trzeba było powstrzymać Hitlera w 1938 roku, prowadzi do tego, że będziecie mieli Hitlera. Ja tego nie chcę, jeżeli chcecie, prosimy bardzo. Myślę, że do tej pory poważni gracze nie ujmują sytuacji w ten sposób. Dzisiaj Lawrow i Kerry, dzięki Bogu, rozmawiali. Mam nadzieję, że jutro też będą rozmawiali, to znaczy po tym, jak aneksja Krymu nastąpi. Ona nastąpi, bo Putin już poszedł za daleko. Można było uniknąć tego ewentualnie, ale dlatego trzeba było zatrzymać bieg wydarzeń, powiedzmy, gdzieś jesienią i usiąść do stołu w trójkę. Tego nie było zrobione. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo. Myślę, że możemy otworzyć od razu sesję pytań, komentarzy. Bardzo proszę, jak będą się Państwo zgłaszać, o przedstawianie się, żeby nasz gość miał orientację, z kim ma do czynienia. Pan doktor Łukasz Adamski się prosi o głos. Akurat dobrze się składa, bo mamy na sali jednego z najlepszych specjalistów polskich do spraw ukraińskich, więc Łukasz Adamski, współpracownik Centrum, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za te pochwały. Ja się Państwu przyznam, że podobnie jak profesor Miller, ja też lubię prowokować. Nie mam tyle czasu co profesor Miller, więc tylko w trzech krótkich tezach spróbuję sprowokować profesora Millera do ciekawych odpowiedzi. W tej bardzo interesującej i intelektualnie uczciwej analizie, którą pan przedstawił, zabrakło mi jednej rzeczy istotnej. Jak
poparcie dla Majdanu i jak poparcie dla Unii Europejskiej na Ukrainie rozkłada się wśród różnych grup wiekowych ludności. I tutaj muszę powiedzieć, że o ile faktycznie 20 lat temu w moim przekonaniu była na Ukrainie sytuacja taka, że mieliśmy Ukraińców, powiedzmy tych narodowych, czyli tych, którzy się uważali za prawdziwych Ukraińców, skupionych głównie na zachodzie kraju, obecnie również w centrum. Na Krymie dominowała tożsamość rosyjska, a na Ukrainie południowej i wschodniej taka tożsamość, powiedzmy, Ukraińców postsowieckich. I nadal taka tożsamość jest. To znacząca część ludności południowej i wschodniej Ukrainy, młodszego pokolenia, i to wychodzi z różnych badań socjologicznych, opowiada się za przystąpieniem do Unii Europejskiej i popierała Majdan. W związku z tym nie stawiałbym tak kategorycznie tezy o istnieniu trzech wspólnot na Ukrainie. Ja myślę, że po prostu ten podział wymagałby jakby większej precyzji. I zwróciłbym naprawdę uwagę na to, że młodzi ludzie, którzy chodzili do szkół ukraińskich, którzy mówią już po ukraińsku, nie zawsze biegle, ale na Ukrainie południowej i wschodniej inteligentny, młody człowiek z reguły po uniwersytecie jest w stanie poprawnie się porozumieć po ukraińsku. To już jest młode pokolenie, które troszeczkę inaczej myśli. Tworzy się coś, co można by nazwać dwujęzycznym ukraińskim narodem, być może narodem politycznym. Druga sprawa to poparcie dla radykałów. Ono faktycznie jest i radykałowie byli obecni na Majdanie, ja też ich wielokrotnie widziałem, ale sprzeciwiałbym się tezie, że to radykalizm nadawał oblicze Majdanowi, bo radykałowie byli na Majdanie nie dlatego, że chcieli walczyć o ideały Stepana Bandery czy faszystowskiej partii Swoboda, tylko dlatego, że podzielali razem z ogromną większością Kijowian i ludności Ukrainy Centralnej i Zachodniej przekonanie, że należy doprowadzić wszystko, żeby jak najszybciej usunąć skorumpowany reżim Janukowycza, który gwałci konstytucję, bo za rok może być za późno. I badania socjologiczne, które były ostatnio robione na Ukrainie, bardzo ciekawe, mówiące o tym, jakie poparcie mieliby kojarzeni z radykałami kandydaci na prezydenta, Oleh Ciachnybok i Dmytro Jarosz, dają razem im poparcie rzędu 4%. To jest poparcie łączne Ciachnyboka i Jarosza. Największe poparcie zdobył o dziwo Petro Poroszenko. Na drugim był Witalij Kliczko, na trzecim Julia Tymoszenko. I trzecia sprawa, bardzo krótko, ale tutaj wymaga to pewnej korekty. Ta kwestia ustawy językowej, którą Rada bardzo pośpiesznie i moim zdaniem też pochopnie uchyliła. I to jest bardzo mocno eksponowane i przez media rosyjskie, i przez część ekspertów zachodnich, że Rada cofnęła przywileje dla języka rosyjskiego. Otóż proszę Państwa, było to tak, że ta ustawa została wprowadzona przy ogromnym sprzeciwie społecznym i nie tylko Ukraińców Zachodu, ale także prawników, konstytucjonalistów, dlatego że ta ustawa odwoływała się do ratyfikowanej przez Ukrainę Europejskiej Karty Języków Regionalnych, która eksplicite wskazuje, jakie języki podlegają ochronie. I są to języki mniejszości narodowych albo języki zagrożone wymarciem. I no, wymagało ogromnej kazuistyki prawnej, żeby to powiedzieć łagodnie, żeby uznać, że język rosyjski dla mieszkańców Ukrainy południowej i wschodniej jest językiem mniejszości narodowej i jest zagrożony wymarciem. Oprócz tego ustawa, która została uchylona, naruszała szereg innych norm konstytucyjnych na Ukrainie i częściowo dawała większe przywileje niż językowi, który formalnie był również w obwodach południowych i wschodnich językiem urzędowym, oficjalnym, czyli językowi ukraińskiemu. W moim przekonaniu, a znam Ukrainę wschodnią dość dobrze z różnych własnych kontaktów, ta ustawa dawała de facto nie przywileje językowi rosyjskiemu, tylko prawo do nieznajomości języka ukraińskiego przez urzędników. I te trzy takie krótkie uwagi, na tym może bym zakończył, żeby też Państwu oddać głos. Co do wiekowych grup, tak, zgadzam się, wśród młodych ludzi procent, że tak powiem, ukraińsko nastawionych, a w zachodnim sensie, jest większy. A tylko jeżeli patrzymy na to, co się odbywało na przykład na Donbasie, to
bardzo dobrze widać, że po obie strony są ludzie młodzi. Prawda? I tu jest taki problem, że oczywiście trzeba czasu. Politolodzy, którzy badają takie społeczeństwo, ukuli już pewien aparat terminologiczny, konceptualny, żeby to opisywać. I jasne, że jeżeli masz dwa czy więcej zmobilizowanych społeczeństwa w ramach jednego państwa, to próba szybko zmienić sytuację doprowadza państwo do kryzysu. Znamy sporo takich sytuacji. A oni właśnie to zrobili za czasów Juszczenki. Oni systematycznie, co próbowałem pokazać, oni nigdy nie potrafili zrobić rządu, w którym byliby przedstawiane Zachód i Wschód jednocześnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, poparcie dla Majdanu. Poparcie dla radykalów. Jarosz ma 4%, prawda? W tej chwili. Kto jest liderem w tej chwili w opinii publicznej? Poroszenko. Ile ma? 30. Ile Poroszenko miał 2 miesiące temu? 3. A jeżeli popatrzymy na kraje w czasach takich rewolucyjnych, kto był zdecydowanym faworytem 2 miesiące temu? Kliczko. Gdzie jest Kliczko? Nie ma Kliczki. A Poroszenko 3%. Było 30, stało. Co będzie za 4 miesiące? Kiedy? Socjalne wypłaty będą cięte, kiedy płace komunalne wzrosną co najmniej dwukrotnie, w sytuacji, kiedy kraj jest naprawdę ubogi, biedny. Ludzie naprawdę są biedni. Ludzie dostają płacę za normalną, przyzwoitą płacę, pracę całodobową, dostają 200-300 euro miesięcznie. I im teraz się mówi, że musimy zacisnąć pasa. No popatrzymy, jakie będą notowania Poroszenki i Jarosza za 3 miesiące. Dlatego mówię, że sytuacja jest niebezpieczna. I póki my gadamy o tym, jak zły Putin wykorzystuje niebezpieczeństwo prawego radykalizmu dla usprawiedliwienia swoich niepraworządnych ruchów politycznych, to my nic nie poradzimy sobie z tym, co tam było. Jeden z elementów tej umowy, który podpisywał pan Sikorski, było rozbrojenie i rozproszenie oddziałów radykalnych. Prawda? 2 dni temu Rada Ukrainy zatwierdziła nową ustawę, która stworzyła Gwardię Narodową. 20 tysięcy ludzi z bronią i ze statusem oficjalnym. I od razu było powiedziane, że składać się będzie ta gwardia z bojowników Majdanu. Więc to nie są żarty. A ustawa o językach. Można co...
Ja w ogóle mówiłem o tej ustawie nie dlatego, żeby mówić o tym, jak musi być sprawa językowa regulowana w Kijowie. Tylko jeżeli Rada w sytuacji, kiedy jest ruina ekonomiczna, ruina polityczna, w dniu drugim swoich obrad postanowiło, że no koniecznie, jak najszybciej trzeba tą ustawę skasować, to są ludzie bez mózgu. To są ludzie, którzy wysłali na wschód bardzo czytelny sygnał. Myśmy zwyciężyli i teraz będziemy robili to, co chcemy. I mają to, co mają. Nawiązując do tej rozmowy, czy nie obawiasz się, jak gdyby stworzysz tezę, że ci radykałowie o korzeniach faszystowskich mogą się wzmocnić w wyniku trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, która może wyniknąć na skutek reform, które będą wprowadzane. A czy nie obawiasz się, że... Trudna sytuacja już jest. Tak, tak, no ale będzie gorsza, mówisz. Będzie boleśnie. Tak, no właśnie. I w związku z tym obawiasz się, że oni się mogą dzięki temu wzmocnić, korzystając z tego potencjału społecznego niezadowolenia. A czy nie obawiasz się, że również, a może nawet silniej, ten potencjał poparcia dla tych radykałów nacjonalistycznych, faszystowskich może ulec zwiększeniu ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę i okupację Krymu. Czyli to dużo łatwiej jest zbudować, bym powiedział, taką retorykę nacjonalistyczno-patriotyczną ze względu na zagrożenie zewnętrzne niż nawet problemy społeczne, socjalne. Oczywiście, że obawiam. Co może być bardziej niebezpiecznym czynnikiem tu, to nie ma co dyskutować. I to jednego tego, z tych czynników starczy. A cała sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna i kiepska. Ona jest kiepska i niebezpieczna na Ukrainie i ona jest kiepska i niebezpieczna w Rosji. A jak chcecie, mogę opisać, dlaczego ona jest kiepska i niebezpieczna w Unii Europejskiej. Bo jeżeli te sankcje pójdą dosyć daleko, to będziecie mieli sytuację 2003 roku, kiedy Niemcy i Francuzi nie chcieli do Iraku, a Polska chciała bardzo. I pamiętacie tą młodą Europę, starą Europę i to wszystko. Nie było to przyjemnie, ale to był rok 2003. I wtedy wszyscy w Unii wiedzieli, że przed Unią jest świetlana przyszłość. Że Unia wzbogaca się, że wszystko się rozwija, wszystko działa, wszystko w porządku. Co macie teraz? Macie kryzys instytucjonalny, macie poważne dyskusje o groźbie dezintegracji, macie dosyć kiepską sytuację ekonomiczną. Zaraz powiesz mi, że sytuacja ekonomiczna w Rosji jest znacznie bardziej krucha i niebezpieczna. Zgadzam się. Tylko nie o to mi chodzi. A to jest sytuacja, w której każdemu będzie gorzej. Każdemu będzie gorzej. Dzień dobry.
dobry panie profesorze. Janusz Klemens, 7 ELO w Gdańsku. Parę pytań, tak może od razu. Pierwsze z nich... Głośniej? Dobrze. Pierwsze z nich, pierwsze z pytań. Co usprawiedliwia faktyczną aneksję Krymu przez Rosję? I czy względem i prawa międzynarodowego, i tego, co zostało ustalone, można powiedzieć nawet w czasach Jałty, tego porządku politycznego? Można od razu odpowiem. Nic nie usprawiedliwia. Okej. Dobrze, proste. Drugie pytanie. Drugie pytanie związane z polityką Federacji Rosyjskiej, z polityką historyczną. W jakim kierunku idzie owa narracja w tej chwili w podręcznikach szkolnych, ale także w filmach dokumentalnych, w publikacjach tych popularnych i tych naukowych? I trzecie pytanie dotyczy tego, co możemy nazwać swobodą badań naukowych w Rosji. Pan profesor pracuje obecnie w Budapeszcie i z tej perspektywy to trochę inaczej wygląda, niż gdyby pracować na Uniwersytecie Łomonosowa albo w jakimś innym ośrodku naukowym, gdzie również zdobywa się granty, gdzie jest podobnie jak i w Polsce bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o zdobywanie materiałów. No, trzeba po prostu na to pieniędzy. Więc jak pan to ocenia, jak pan to widzi? Bardzo dziękuję. Polityka historyczna. Czy mamy jeszcze półtorej godziny? Bo ja się zajmuję polityką historyczną przez ostatnie 8 lat bardzo intensywnie. I tak, jeżeli krótko odpowiedzieć na to pytanie, jestem bardzo różnie i ja bym powiedział, że w tej chwili główny problem jest taki, że tak naprawdę żadnej polityki historycznej w pewnym sensie nie ma. Ja nie lubię polityki historycznej w ogóle. Ja uważam, że to jest dosyć wredna koncepcja. Można mówić o polityce pamięci. Każde społeczeństwo pamięć w ten czy inny sposób reguluje. Tylko to pojęcie polityki historycznej, które powstało, no, było zrewizowane, przeformulowane w Polsce w 2004 roku. I nadano mu pewne, że tak powiem, usprawiedliwienie ideologiczne. Jest mnie bardzo niebliskie, ale no, mogę. Pan czyta po rosyjsku, po angielsku. Jeżeli pan mi poda swojego maila, to po prostu wyślę panu książki mailem, które redagowałem o polityce historycznej. No, po prostu podam panu nazwiska tych polskich historyków, którzy pisali dla tych książek. Traba, Stola, niejako, Janowski niejako. I tak dalej. To znaczy, te polskie publikacje znam oczywiście, bo też się zajmowałem polityką historyczną i też od strony naukowej, ale chodzi mi o to, może właśnie, polityka pamięci, jeżeli już pozostajemy przy tym określeniu. Jak to się kształtuje w Federacji Rosyjskiej? Jakie to ma przełożenie na młodzież szkolną? Czego ta młodzież się dowiaduje na przykład o Polsce? Jaka jest ta narracja w podręcznikach?
najprościej. Głównym problemem tej polityki pamięci w Rosji jest to, że nie można układać jakiejś czytelnej polityki pamięci, jeżeli nie masz wyobrażenia o tym, jaka ma być przyszłość twojego kraju. Jak nie ma idealu, nie ma programu, to wtedy nie możesz układać jakieś czytelne przesłanie w polityce pamięci. I to jest główna rzecz, bo no, chyba pamiętacie, że 4-5 lat temu sporo pisano w Polsce o niby restalinizacji. Prawda? Gdzie to? W Moskwie się buduje w centrum miasta muzeum. Poświęcone przestępstwom komunizmu i tak dalej, i tak dalej. Ten narratyw istnieje, nie jest wcale cenzurowany i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to też nie jest odpowiedź na pytanie i co? No dobrze, źle. Gdzie, a gdzie było dobrze, a może nigdy nie było, nigdzie nie było dobrze, a jak nigdzie nie było dobrze, to jak tam z polityką pamięci? A kto może sobie pozwolić na taką politykę pamięci, kiedy nigdy nie było dobrze i tak dalej, i tak dalej. A swoboda badań naukowych. Ja spędzam w Budapeszcie jeden semestr w roku. A resztę mojego czasu spędzam w Rosji i pracuję w Akademii Nauk. I wykładam na uniwersytecie. I muszę tak powiedzieć, że właśnie teraz pojawiają się oznaki tego, że z tym będą problemy. Właśnie w tej sytuacji, o której teraz mówimy. Bo cenzura się nasila. I histeria pewna w kraju się nasila. Ale przynajmniej 3 miesiące temu, kiedy wyjeżdżałem z Moskwy, mogłem absolutnie uczciwie powiedzieć, że mogę wydrukować wszystko, co chcę. Wszystko, co chcę. Wydaje mniej więcej albo autorską, albo redagowaną jedną książkę na rok. Co chcę, to robię. Tutaj pan się zgłaszał, bardzo proszę. Jako historyk wybitny, na pewno ma pan jakąś koncepcję na temat Władimirowicza Putina i chciałbym wiedzieć, jak pan ocenia jego koncepcję państwa rosyjskiego i o co mu w ogóle chodzi, o co w tej chwili chodzi Rosji, bo przecież to taki wielki kraj. Po co mu Gruzja, po co mu Osetia, po co mu te wszystkie kraje, te zawieruchy, to bogaty inspe w każdym razie kraj. Czy to jest XVIII-wieczna koncepcja mocarstwowa? Do czego zmierza? Tak, to oczywiście, więc ja bym powiedział, że Putin, no nie gadałem z nim na ten temat, prawda? Ale w moim odczytaniu Putin żyje w takiej mieszance XIX i XXI wieku w tym rozumieniu geopolitycznych rzeczy. A co ja mam na myśli? XIX wiek. Rosja jako mocarstwo i członek koncertu. A jeżeli pani pamięta jego słynne i bardzo moim zdaniem ciekawe przemówienie z Monachium, 2007 rok.
A to jest bardzo widoczne, że to, co wprawia go w absolutną agresję, jest sytuacja, w której mu się mówi, a kto ciebie pyta? Jeżeli on chce, żeby jego opinię uwzględniono przy omawianiu jakiegoś problemu czy załatwianiu jakiejś sprawy. Jak tylko on słyszy, a kto ciebie pyta, to wtedy zaczyna działać jako mocarstwo w wieku XIX. A teraz tak. A uważam, że najgorsze, co może się stać, to jest, że od mieszanki wieku XIX i XXI przejdziemy do sytuacji wieku XX. Pani wspomniała Gruzję. A co miał zdecydować Putin mniej więcej w 5. dniu tej wojny? Czy pojechać do Tbilisi, czy nie pojechać? Armia gruzińska już jej nie było. Czołgom to zajęłoby mniej więcej kilka godzin pojechać do Tbilisi. A ja pani powiem, że każdy normalny sowiecki sekretarz generalny pojechałby do Tbilisi na czołgu. A już stąd negocjowałby z resztą świata, co to ma znaczyć. Nie pojechał do Warszawy w 50. Ale wtedy dogadał się, ale wtedy pojechał do Budapesztu. A chodzi o to, że w wieku XIX Rosja ciągle marzyła o Konstantynopolu. I miała kilka okazji, żeby ten Konstantynopol okupować. Nigdy tego nie zrobiło. Bo wiedziało, że to zrujnuje koncert. Dlatego uważam, że Putin na razie przebywa w XIX wieku i to jest bardzo dobrze. Bo jak przejdzie do wieku XX w swoim rozumieniu, to będziemy mieli to, co my mieliśmy w XX wieku. Nikomu to się nie podoba. I wiemy, jak to się kończy. Dobry wieczór, Pochryń Frankowski Leszek, Forum Młodych Dyplomatów. Ja chciałem zapytać się pana profesora o taką rzecz zahaczającą interes Polski. Widzieliśmy w mediach, czy słyszeliśmy takie głosy ze strony rosyjskiej, które sugerowało o polskim działaniu na Majdanie, szkoleniu tamtejszych bojowników, przeszkoleniu ich w Polsce, jakichś wpływów polskich służb na Ukrainie i naszej rzekomej pomocy opozycji ukraińskiej. To są głosy rosyjskie, które u nas są oczywiście mocno dementowane i dla nas nie do pomyślenia. Ja chciałbym zapytać się, jakie pan ma na ten temat zdanie, patrząc od strony rosyjskiej. Dziękuję. Rozróżnimy się dwie rzeczy. Ja uważam, że ludzie z wszystkich wywiadów ościennych krajów byli w Ukrainie i do tej pory siedzą, bo inaczej nie wiadomo, po co oni pobierają pieniądze. A czy Polska odgrywała jakąś specjalną rolę? Absolutnie nie wiem. I tak naprawdę nie bardzo mnie to interesuje. A mówić o Polsce jako o inspiratorze Majdanu i tak dalej, to jest głupota. Przepraszam?
Ale ja nie reprezentuję stanowiska rosyjskiego, ja swoje reprezentuję. To jest głupota. I mnie się wydaje, że to oddaje po prostu pewną jakby szczebel irytacji. Bo próbowałem szydzić się z pana Sikorskiego i jego zachowanie się wobec komentarzy do tego upadku tej umowy. A tu zawsze trzeba po prostu patrzeć na to, jak zmieni się optyka. A możemy z panem, no nie wiem, chyba teraz wszystko jest pozamykane. Gdybyśmy z panem poszli do najbliższego kiosku z prasą polską i kupiliśmy powiedzmy z 10 tygodników ilustrowanych, w każdym drugim na okładce byłby pan Putin i on byłby w takiej wersji, która na pewno mu by nie podobała się. Pod tym względem a wzajemne, że takie reakcje, no to w prasie rosyjskiej zostało napisane to i to. I co? W prasie polskiej zostało napisane to i to. I co z tego? To jest wzajemne pluwanie w barszcz, które odbywa się w stosunkach polsko-rosyjskich już wiele, wiele lat. Jedyne, co ewentualnie można zrobić, nie zwracać na to uwagi i nie wyolbrzymiać znaczenia takich rzeczy, a próbować po obu stronach znaleźć ludzi zdolnych do normalnego dialogu. Bo inaczej Polacy do tej pory, ja bardzo dziękuję państwu, że nie było pytania, dlaczego Dzień Jedności Narodowej w Rosji wyznaczono na 4 listopada. Bo to jest moje pierwsze spotkanie z polską publicznością, kiedy tego pytania nie pada. To dlatego, że odpowiadał na to pytanie profesor Piwowarów. A ja nie wiem, jak odpowiadał Piwowarów, ale ja państwu powiem, że moim zdaniem po prostu dlatego, że szukano jakiejś daty blisko 7 listopada, żeby przemieścić święto. Nie wyolbrzymiacie, bo zrozumcie, że Polska, jeżeli nie ma takiego kryzysu jak teraz, prawie nie istnieje w sferze publicznej Rosji. Gazety o Polsce nie piszą, nikogo Polska nie ciekawi, a jak zaczynają się takie problemy, to są pewne skróty myślowe, które mają głęboką tradycję w XIX wieku, że Polacy tam manipulują, podjęcają tych Ukraińców i tak dalej, i tak dalej. No, Habsburgów nie ma, bo drugi taki zawsze podejrzany byli Habsburgowie. Jezuici jeszcze. Są, no nie śledzę jezuitów, ale Habsburgów na pewno nie ma. Bardzo proszę, tutaj pan się zgłosił. Jeśli chodzi o przyszłość w naszym temacie, to ja bym określił krótko, a zaraz przepraszam, nie przedstawiłem się. No moje nazwisko nikomu tu nie jest znane, Stach Głąbiński, ale objąłbym krótko. Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej i wejdzie do NATO. To, czy Ukraina wejdzie tam jako całość, czy okrojona, czy tam bandera będzie, czy ktoś ma rację, a ktoś nie ma racji. To są oczywiście kwestie, o których należy mówić, ale to są sprawy drugorzędne. Tutaj zwróciłbym zwłaszcza uwagę na kwestię wejścia do NATO, która
w rozumieniu globalnym ma znaczenie dużo większe niż wejście do Unii Europejskiej. Można by to w ten sposób ująć, że na przykład Unia Europejska może się rozpadnie. Nie jest całkiem pewne. Natomiast bazy amerykańskie, jeżeli powstaną na Ukrainie, to one tam zostaną. Następnie druga sprawa dotycząca przyszłości, to jest poruszany niekiedy w naszej prasie poruszana kwestia wpływu wydarzeń na Ukrainie na proces, jaki odbywa się globalnie, demokratyzacji świata. Otóż tu przypuszczam, uważam, że raczej wpływ tych wydarzeń jest minimalny, że daleko większe znaczenie dla tego procesu... Prosimy o pytanie. Słucham? Prosimy o pytanie. Ano, jak pan skomentuje te moje dywagacje? Ja ciekaw jestem, jakie stanowisko pan zajmuje w strukturach NATO, bo pan jest dobrze chyba poinformowany o tym, jak to będzie przebiegało. Demokratyzacja to jest ciekawa rzecz. Mieliśmy falę takiej demokratyzacji ostatnio w Afryce Północnej. I teraz mamy skutki. Mówisz, że Europa Wschodnia i Afryka są do siebie podobne. A w bardzo istotnej mierze Ukraina w socjalno-ekonomicznej płaszczyźnie jest podobna do Afryki. Zdziwisz się, ale tak jest. Bo Ukraina jest w tej chwili najbiedniejszym krajem Europy poza Mołdawią. A dochody są naprawdę bardzo niskie. A jeżeli ja widzę w Kairze, jak ludzie stoją w kolejce po tani chleb, a obok jest inny sklep, w którym sprzedaje się chleb niedotowany, a i ludzi nie ma, ja wiem, że sytuacja jest kiepska. Ja to widziałem 5 lat temu. Jeżeli ja widzę, że można wynająć tak zwanego tituszkę za 200 hrywien dziennie. 200 hrywien to 20 euro. To jest sytuacja niebezpieczna. Pokazywałem, co oni robili z ludźmi, których podejrzewali w tym, że są tituszki. Jeżeli wy możecie wynająć faceta za 20 euro dziennie, żeby on tam coś rozrabiał, to jest Afryka. To jest Afryka. To jest poważna, absolutnie poważna sprawa. I ta sytuacja, którą mamy teraz w Libii na przykład, kiedy nikt nie wie, co się dzieje i kim to są ci ludzie, którzy zachopili ten tankowiec, a kim są ci ludzie, którzy zachopili bank w centrum Kijowa 3 dni temu? Wiemy coś na ten temat? I dlaczego milicja nic nie zrobiła, a przedstawiciele Majdanu tam pojechali i ich zabrali? Czy to nie jest Afryka? Niestety. Nie tak daleko do tej Afryki. Tam. Tutaj pan właśnie. Jeszcze chciałem dokończyć
wcześniejsze pytanie i tą myśl stosunków polsko-rosyjskich. Czy może pan nam powiedzieć, mnie to bardzo ciekawi, czy ma pan jakieś przewidywania na stosunki polsko-rosyjskie dwustronne po zakończeniu sytuacji ukraińskiej, bo jak najszybciej to się stało, w odniesieniu do rzeczy, które były już powiedziane i z naszej strony, i ze strony rosyjskiej. Czy będzie przewidywał pan jakieś oziębienie mocnych stosunków? Jak to się uwidacznia? Są dwa scenariusze. Oczywiście wszystko upraszczając. Są dwa scenariusze. Scenariusz jeden jest taki, że Berlin razem z Warszawą dokonują wyboru, że tak, sytuacja jest ciężka, krytyczna, będą sankcje, tylko nie będzie to, że tak powiem, wojna sankcji. Jedna sprawa. Drugi możliwy scenariusz, że mimo oporu i niechęci Berlina, że tak powiem, sankcje na skalę wojenną, no, nie mówię o wojnie, tylko o sankcjach bardzo ostrych i daleko idących. To jest to, czego chcą przynajmniej część polityków Stanów Zjednoczonych. Następuje, Polska dołącza się, Sikorski wydaje parę twitterów na ten temat i wtedy będziemy mieli okres, że tak powiem, bez stosunków na 3-4 lata, bo to jest najdłuższy okres, na który można przewidywać, bo za 3-4 lata nikt nie będzie pamiętał, gdzie jest Krym i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak to jest. Słychać. Dwa pytania. Komponent białoruski, dosyć interesujący, ale kiedy prezydent Łukaszenko dystansuje się do tej całej sytuacji, może jeszcze włączmy Chiny jako jednego z większych graczy światowych. Kogo? Chiny. I może na razie to pytanie i za chwilę przejdziemy do drugiego, dobrze? Co do Łukaszenki, to moim zdaniem zachowuje się bardzo mądrze. Nie biegnie przed lokomotywą. To samo robił w czasie Abchazji. Wie, że jego wartość dla Moskwy polega nie na tym. I co? Normalnie. A z Chinami tak. Czytałem artykuł, bo prasa chińska jest taką prasą, jak kiedyś była gazeta Prawda. To znaczy, jak tam jest napisane, taka jest linia partii. Czytałem, co oni piszą na ten temat. Bardzo ciekawie. Taki wyjątkowo szczery sposób. Piszą trzy rzeczy. Pierwsze, musimy oficjalnie zachowywać neutralność. Drugie, musimy wesprzeć Rosję jak tylko się da, bo to jest nasz najważniejszy sojusznik na przestrzeni, i to jest trzecia rzecz bardzo ciekawa, najbliższych 30 lat. Kiedy czytasz taki artykuł, nie wiesz, co jest najbardziej w nim ciekawe, bo po pierwsze to bardzo istotny statement, takie stwierdzenie, że
Rosja jest sojusznikiem Chin, bardzo nam na tym zależy i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. I poprzez Rosję, co to znaczy? To znaczy, że oni kupią tą ropę. A inna rzecz, a co po 30 latach? A to już Polaków nie ciekawi, a mnie mieszkającego w Moskwie to ciekawi. A co po 30 latach? Zresztą mnie też to nie ciekawi, bo ja umrę przed tym, jak 30 lat minie. Na pewno, ja nie chcę żyć tak długo. To są Chiny. Tylko, że mądrość, zgadza się, że mądrość Chin mniej więcej, to jest perspektywa 1000 lat do przodu, tak mniej więcej. I tak zawsze było w ich myśleniu. Nie będę tego tematu rozwijał, ale przejdę do kolejnego pytania, które chciałem zadać. To pytanie dotyczy ewentualnych konsekwencji, jakie może ponieść nasz tutaj regionalny ruch graniczny pomiędzy obwodem królewieckim, kaliningradzkim, a województwem warmińsko-mazurskim, pomorskim. Wiemy, że dzięki temu małemu ruchowi granicznemu wiele firm podniosło swój prestiż, wiele hoteli ma gości, wiele sklepów, marketów ma klientów. I to może się w ciągu jednego dnia urwać. O ile jestem poinformowany, polska strona ogłosiła oficjalnie, że to nie wchodzi w grę, że nie będzie cofnięte. Ze strony rosyjskiej oczywiście nie będzie cofnięte, bo Rosja przez wiele lat ciągle mówi o zniesieniu wiz. I ostatnie pytanie, bardzo proszę. Dobry wieczór, Kirill Dremanowski, Uniwersytet Gdański. Ja mam do pana profesora pytanie o prawdę, jeśli można je tak określić. W czasach dzisiejszych jesteśmy bombardowani w zasadzie z każdej strony, informacyjnie oczywiście, o różne racje i mam pytanie wobec tego, bo wiadomo, że prawdę każdy ma swoją, ale istnieją fakty. I jak może pan się odnieść do tego, że za prawdę można uważać to, co jest powtarzane najczęściej. Czyli im częściej jakaś informacja niekoniecznie prawdziwa, niekoniecznie obiektywna jest powtarzana w środkach masowego przekazu, tym ma większe szanse na zostanie oficjalną prawdą. Ja może trochę przeinaczę to pytanie, ale dotyczy bardzo istotnej rzeczy. Bo jeżeli popatrzymy, a ja to robię codziennie, a powiedzmy prasę ukraińską, a widać, że część ludzi czyta jedną prasę i żyje w jednej realności. Druga część czyta inną prasę i żyje w innej realności. I jak dogadywać się, nie wiadomo, bo ich wyobrażenie o tej realności absolutnie, to są różne światy i różne prawdy. I to problem polega na tym, że kiedy pan mówił, że my wszyscy mamy swoje prawdy, różne prawdy. Ten wątek pojawia się, powiedzmy, w dyskusjach doświadczonych historyków, którzy zdają sobie sprawę z tego, że tak czy owak twój kontekst narodowy wpływa na twoje poglądy. I kiedy oni to mówią jakby trochę ze wstydem. No tak, no
może tam można odczuć, że to Rosjanin napisał albo Polak napisał, prawda? A i to jest jedna sytuacja. Druga sytuacja jest z dziennikarzami, którzy systematycznie i świadomie kłamią. Pod tym względem profesja dziennikarza w Ukrainie nie istnieje. To jest bardzo istotne. Profesja dziennikarza w Ukrainie nie istnieje. Istnieje inna profesja, też szanowana, propagandysta. Ale to jest inna profesja. I to pogarsza sytuację. A jest jeszcze inny poziom. Poziom ludzi, którzy czytają to wszystko i którzy mają absolutnie zamkniętą świadomość. Do nich argument, który nie pasuje do ich świadomości, nie dociera. A to może być na dowolnym poziomie, że tak powiem, wykształcenia. Ja ostatnio miałem kilka takich sytuacji ze swoimi przyjaciółmi i w Ukrainie, i w Rosji. Kiedy zaczynałem kwestionować ich podejście do sprawy i oni po prostu w pewnym momencie mówili, nie, no skończmy tę rozmowę. Bo tu chodzi o to, że albo ty walczysz na argumenty, albo jesteś na tyle zirytowany tym, że ktoś kwestionuje twoje poczucie prawdy i sprawiedliwości, prawda? Że po prostu mówisz, skończmy tą rozmowę. Kropka. Pod tym względem niestety, a jeżeli... Zostawmy w spokoju Polskę, Ukrainę, Rosję. Popatrzcie na Węgry. A my widzimy, a może my nie chcemy tego zobaczyć, ale my żyjemy w czasie, kiedy nasze wyobrażenie o tym, jak działają społeczeństwa, niestety to się zmienia. Orban wybudował nowy system władzy oparty na komunitaryzmie. On opiera się na społeczeństwie obywatelskim. Tylko to społeczeństwo obywatelskie jest zdecydowanie antyliberalne. To jest bardzo ciekawe, tego nie widzieliśmy przedtem. Pojęcie prawdy. O co tu chodzi? Bo jeżeli popatrzymy na prasę, to do tej pory niby prawda leży po stronie, że tak powiem, kapitalizmu liberalnego. Tylko on się zbankrutował. Tylko demokracja jest w tarapatach i nie ma legitymacji. Co ja mam na myśli? Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego rozumienia, że demokracja zapewnia dobrobyt i zapewnia dobre performance w ekonomice. Dobry wynik ekonomiczny. A co pan na to, że w ciągu ostatnich 30 lat absolutnie autorytarne Chiny potrafili wyciągnąć z nędzy 250 milionów ludzi, czego demokracja w ciągu całego XX wieku nie zrobiła cała. A o tym się mówi, tylko o tym się mówi na dyskusjach na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. A
To się pojawia w druku, w specjalistycznych pismach politologicznych. Ale to już nie jest przedmiotem omawiania w społeczeństwie. Pamiętacie 2007 rok? Ostatnia rzecz, którą powiem. 2007 rok. Byli tacy ludzie, którzy mówili, słuchajcie, coś jest nie w porządku z tym kapitalizmem. Coś jest nie w porządku. Byli systematycznie i w sposób absolutnie brutalny marginalizowani. To jest propaganda lewicowa, komunistyczna, whatever. A potem przychodzi rok 2008. I wszyscy dowiadują się, że faceci mieli rację. I to pokazuje, w jaki sposób demokracja nie działa nawet jako oddanie głosu różnym opiniom. A jesteśmy w kryzysie. Po tym, jak świat stracił Związek Radziecki, nastąpił pewien ciekawy skutek. Nie żałuję, w odróżnieniu od Putina, że świat stracił Związek Radziecki. Tylko nastąpił jeden bardzo ciekawy skutek. Bogaci przestali bać się biednych. W ciągu ostatnich 10 lat, mimo wszystkich tych kryzysów, ten słynny 1% ciągle bogaci się. A te słynne 15% stają się coraz biedniejsi. A ta klasa średnia znika na naszych oczach. I my zobaczymy, jak ona zniknie całkiem. A takie rzeczy nie przychodzą bez skutków. Myślę, że to już przyszedł czas. Optymistyczny. Generalnie rzecz biorąc, nie jest rolą moderatora, aby wchodzić w polemikę z naszym gościem. Dlatego wiele tez pozostanie w grzeczności nieskomentowanych, niezrujnowanych. Dotyczy to zarówno Chin, jak i bankructwa kapitalizmu, jak i rozpadu Unii Europejskiej. Dobra wiadomość, na tym zakończę, że nie wszystkie tezy głoszone przez Alexeia Millera należy uznać za prawdziwe, wiarygodne. Dziękujemy mu niniejszym za wspaniały wieczór w Gdańsku. Bardzo serdecznie podziękujemy naszym. Profesorze, jeszcze słówko od gospodarzy. Gospodarz miasta Gdańska, pan prezydent, mógł być tylko tutaj przez pierwszą godzinę, ale uznał spotkanie za bardzo, bardzo ciekawe. Przeprasza, że musiał do innych obowiązków odejść, ale chciałby przekazać panu profesorowi grafikę z Gdańska. Proszę otworzyć, jeżeli pan profesor chce. A od siebie dodam, że dziękujemy, że pan profesor przyjechał do Gdańska, przyjął nasze zaproszenie. Dziękujemy za to, że mówi pan tak pięknie po polsku, przez co możemy lepiej pana zrozumieć. I mamy nadzieję, że ta rozmowa, o której pan mówił, rozmowa między, ta spokojna rozmowa, wymiana myśli, będzie trwała i że się nigdy nie zakończy. Dziękujemy bardzo. A jeszcze do państwa bardzo dziękuję za przybycie, tak liczne przybycie na nasze zaproszenie. Będziemy informować państwa o kolejnych spotkaniach naszych, a już dzisiaj zapraszam na poniedziałek tych z państwa, których te tematy wschodnie interesują, bo Europejskie Centrum Solidarności organizuje w poniedziałek spotkanie o godzinie 17 w sprawie ukraińskiej, również debatę Bałtyckim Centrum Kultury w Starym Ratuszu. Serdecznie zapraszam. Jeszcze będziemy się z państwem kontaktować. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.